przystąpmy do druku nr 450. Projekt zarządu w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe ziemi trzeciej Kronii Czerwonej przewidzianej do realizacji w 2014 roku. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się o wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe w 2014 zgodnie z podziałem. Punkt pierwszy. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną w rejonie. Dobrze, to Państwo macie przed oczami, proszę się zapoznać, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, Piotr Moskała, Rafał Miś. Proszę bardzo. Jeszcze chciałem zapytać odnośnie punktu 11 i 12, bo w stosunku do zeszłego roku na organizację infrastrukturalnych sportowych na terenie gminy trzeciej sportowej 15 tysięcy, tam to było 20, tak? 20. Chciałem przypomnieć, że ta kwota do dyspozycji dwóch komisji, bo zarówno Komisji Sportu, jak i Komisji Edukacji. Nie wiem, czy teraz po rozdzieleniu tych komisji jeszcze ktoś inny chce się dowiedzieć. Tym bardziej. A na przykład mamy zadania profilaktyczne, z tego co pamiętam, to zwłaszcza tak nie było specjalnego zainteresowania chyba tej tematy. Nie. Dlatego proponuję o zmniejszenie kwoty zadania profilaktyczne do 5000 zł i zwiększenie infrastrukturalnych i sportowych na terenie 2013 do kwoty 23 000. Myślę, że dzieci jak sobie pobiegają na wojsku, bo tam idzie do szkół de facto, dlatego to będzie im dużo lepiej. Przepraszam, nie przeznaczamy pieniądze tylko dla dzieci, tylko dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. Ja wiem, ale... Czy jest jakiś wniosek tutaj pisemny o zmianę, bo zarząd przedstawił ten projekt uchwały Państwu w takiej formie. Jest to projekt kompromisu dotyczących naszych mieszkańców, naszej inwestycji i tutaj nie chcemy tego w żaden sposób zmieniać. Jeżeli Pan Radny chciałby, wnioskuję o zmianę poprawki, to prosimy ją na piśmie. Proszę bardzo, w międzyczasie Radny Rafał Miś. Proszę Państwa, ja chciałem wysłuchać poprawkę. Czy ja otwieram dyskusję do Pana? Polega na tym, bo mamy punkt drugi, policja ma te nadgodziny. Praktyka życia pokazuje, że policjanci mają bardzo duże problemy, żeby się stawić na te łączone patrole. Ale nawet jeżeli oni nie przychodzą na łączone, ja też nie do końca ufam, że będą chodzili na te patrole, żeby na nadgodziny. I poprawka moja zmierza do tego, abyśmy punkt drugi anulowali i punkt 14. I te środki dołożyli do punktu trzeciego, tak aby punkt trzeci była kwota 23 tysiące złotych. Z uwagi na to, że te pieniądze jesteśmy w stanie wykorzystać. Tak, na płatne nadgodziny dla strażników rewirowych z terenu dzielnicy trzeciej. Możemy wtedy wskazać konkretne, precyzyjne miejsca, dni i strażnicy miejscu będą patrolowali to, co radni wskażą. Taka jest deklaracja, rozmowa na ten temat już wcześniej z komendantem Urbanem i z naczelnikiem z kierownictwem Straży Miejskiej i są w stanie przepracować te pieniądze dla dzielnicy trzeciej. Dziękuję bardzo. Rozumiem, proszę bardzo. Ja w takim razie może tutaj zapytam zarówno Rafała, jak i Piotrka, czy drogą kompromisu, nie wiem, jeśli też Karolina na przykład by się zgodziła, to też, że pieniądze straż policji przerzucić automatycznie na straż miejską, a 5 000 nie? Nie. Dobrze. Przepraszam. Proszę bardzo, Pani Aniela Kociukiewicz. Ja wczoraj... Państwo drodzy. Proszę Państwa, wczoraj na Komisji Bezpieczeństwa, w związku z tym, że pierwotnie Straż Miejska życzyła sobie samochodu za 40 tysięcy, gdzie te środki mieliśmy zarezerwowane w sumie 40 paru tysięcy. W związku z powyższym pozwolę sobie zadzwonić do pana komendanta Ulmana i zapytałam się go właśnie, co on myśli, mając, że wziął pod uwagę fakt, że dysponujemy środkami takimi, jakie są. W związku z tym
powiedziało mu, że dostanie pieniądze w zakresie tam chyba około 10 tysięcy na patrole, powiedział, że jest zadowolony. I ja poproszę z Komisji Bezpieczeństwa, pozwolę Państwa, chciałbym Państwa przekonać, żeby ta konstrukcja tej uchwały została zachowana. Uważam, że policja ma większe uprawnienia niż Straż Miejska, a razem się uzupełnią. Jedni będą patrolować pod względem porządku, a drugi pod względem bezpieczeństwa. Zachowamy pewien stan. Dziękuję bardzo. Pani Karolina. Dokończając właśnie na komisji, mieliśmy bardzo dużą dyskusję, jak te bardzo małe środki wchodzić na tak duże potrzeby. I dlatego policja dostała na patrolę i zresztą zostało, jeżeli dostaje, proponujemy, aby została wnioski na patrolę. Po pierwsze jest to doprecyzowane, że na terenie dzielnicy trzeciej, a po drugie, jak wszyscy słusznie stwierdziliśmy, policja ma znacznie większe uprawnienia niż Straż Miejska, więc w związku z powyższym stwierdziliśmy, że nie możemy policji pominąć. Na Straż Miejską ostatnio nie mamy za bardzo wpływu. Straż Miejska, szczerze mówiąc, ostatnio jakoś uparcie omija mnie. Nie wiem, czy mają coś do mnie, ale rozmawiałam z radnym Rafałem, z radnym Jeśliborskim, natomiast do mnie już nie łaska. Więc tym bardziej nie uważam, że skoro nad nich chcę współpracować z komisją, że należą mi się w związku z powyższym jakieś większe środki. Więc uważam, żebyśmy utrzymali ten. Dokładnie tym bardziej, że trwać mam chyba 50 minut, żeby wypracować ten kompromis i ten podział. Więc to nie wzięło się z kosmosu. Dziękuję bardzo. Pani radna. Ja odnosząc się jeszcze do poprawki wniesionej propozycji kolegi Moskwały. Chciałam sobie powiedzieć, że badania profilaktyczne na terenie 93 zawsze były takim tematem traktowanym pomoc na potrzebu. Niestety, ale... Mówię tylko o odpadach. W każdym razie ja jestem akurat przeciwnikiem zmniejszania tej kwoty z pozycji 12 z uwagi na to, że badania profilaktyczne, tak jak powiedziałam wcześniej, zawsze były niedofinansowane. Jest to bardzo ważny temat dotyczący klasy, statutu, działania dzielnic i należy te badania przede wszystkim wykonywać w pierwszej kolejności. Należy mieć również pod uwagę, tutaj jest prośba do Państwa, żeby merytoryczna komisja się pochyliła nad tematem badań konkretnych. Znała temat, jakie badania profilaktyczne były zasadne, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie, że nie zawsze te nadmierne środki, jakie były przekazywane, były wykorzystywane w 100%. Więc tutaj prośba o to, żeby rozpoznać temat, jakie badania profilaktyczne. Z tego, co ja się orientowałam, to teraz staje się chorobą cywilizacyjną, stają się problemem jest tarczyca wśród kobiet dojrzewania. Tutaj w mojej ocenie zasadne byłoby skierowanie jakiejś części tych środków na badania z zakresu tarczycy, chorób Hashimoto, które są bardzo coraz częstszym powodem niepłodności wśród kobiet młodych. I tutaj to jest inne również badania z zakresu cholesterolu, które są przyczyną chorób miażdżycowych różnych chorób łani. No ale tutaj jest prośba do komisji merytorycznej, żeby się na tym pochyliła. Dziękuję. Ad vocem przed Moskwą i potem Łukaszem. Ja chciałem podnieść, że poprawkę, którą złożyłem, anulowano środki z rezerwy, a nie z badań profilaktycznych. Ja chciałam Państwu radnym wyjaśnić, jako była przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, że to, że w ubiegłych latach nie były te pieniążki wykorzystane na badania profilaktyczne, to dlatego, że zmieniły się procedury. Są przyjęte programy zdrowotne, zdrowych kratów i teraz też również na lata 2014-2016 Gminica otrzymuje wszystkie programy. Opiniowaliśmy zresztą ten program, chyba zdaje się, że w maju na naszej komisji. I proszę Państwa, jest Agencja Technologii Medycznych i dzielnica nie może sobie wymyślić jakiegoś programu, bo ten program musi dostać pozytywną opinię. W ubiegłym roku albo
albo było tak, że program zdobył negatywną opinię, albo był w trakcie opiniowania, albo i tam otrzymaliśmy cały wykaz. Zresztą ja wszystkie materiały dotyczące Komisji Zdrowia przekazałam radnemu Wichrowi i już mamy, które są pozytywne i możemy sobie wybrać, prawda, i zgłosić. Także myślę, że te 10 tysięcy w 2014 roku będzie jak najbardziej wydane i nasza rola jest taka, żeby to dopilnować, żeby nawet pochodzić za tym, żeby zgłaszali się do przetargów po prostu firmy, które by się zajęły tym, realizacją tego profila. Dziękuję za ten ważny głos popierający środki na zdrowie. Proszę bardzo, Łukasz Wantuch. Tak, ja miałem trzy pytania. Pierwsze, czy my możemy policji nakazać, żeby patrolowała określone miejsca o określonej porze? To jest pytanie zarówno do Karoliny, jak i do Rafała. To jest pierwsze dalsze pytanie. Czy tak samo możemy zrobić w przypadku Straży Miejskiej? Czy możemy od Straży Miejskiej nakazać takie? Znaczy, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, co do rezerwy. Ja przyjmuję rezerwę w granicach 1% całego budżetu priorytetów. Więc uważam, że likwidowanie rezerwy, która i tak jest strasznie mała, jest niecelowe. Ta rezerwa, generalnie rezerwy powinny być w granicach 5% na przykład zbudowaniu wszystkich budżetów, więc zawsze podczas przyszłego roku coś nam wyskoczy nieplanowanego. Zawsze tak jest. Więc myślę, że kasowanie tej rezerwy bez względu na to, na co pójdą te środki, jest niewskazane. No i trzecie pytanie dotyczy tego, bo tak, musimy się tutaj o 5 czy o 10 tysięcy złotych, a jednocześnie 4/5 budżetu idzie na to boisko wielofunkcyjne, plus jeszcze 62 tysiące złotych idzie z powierzonych. Czy w ogóle, czy nie dało się na przykład tego zadania jakoś, no, łatwo powiedzieć, prawda? Czy dałoby się jakieś tego zadania zrealizować na przykład z pieniędzy nie dzielnicowych, z pieniędzy miasta, czy z pieniędzy z ekipy? Dla nas, mówię o boisku dla powstańców. Dla nas jest 4/5 budżetu. 4/5 budżetu priorytetów. Nie ma znaczenia, nie chodzi tutaj o samo zadanie. Jakiekolwiek zadanie tutaj byłoby obejmujące 4/5 budżetu, no to ten budżet jest z definicji budżetem, no, ułomnym. No bo 4/5 idzie na jedną rzecz, a o pozostałe 5 czy 6 tysięcy jest walka. Więc pytanie brzmi, czy nie można byłoby tego zadania, no, podać wyżej. Może po kolei, Karolina o tą Policję i Straż Miejską, a później na resztę. Może odniosę się do wypowiedzi Łukasza. Co do patroli, no to już jak najbardziej przekazujemy pieniądze i wnioskujemy te do tych instytucji. Ale do policji też tak możemy? Jak najbardziej, no dajmy na to pieniądze, żeby w określonym czasie i w określonych rejonach patrolowali, czy objęli tych na godzin, bo to jest jakby na godziny, nie? Więc jak najbardziej. Co do punktu pierwszego w paragrafie pierwszym dotyczącego ulicy Powstańców, zostały środki zwiększone, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, we wcześniejszych uchwałach w planie wieloletnim mieliśmy tam kwotę mniejszą, tylko że firma, która wygrała przetarg, brakowało nam 54 tysięcy do tego, żeby to zadanie w cyklu dwuletnim było realizowane. Bo w roku obecnym idzie 231 tysięcy do 62 tysiące i w roku przyszłym, czy 2014, już teraz ta kwota poszła do 402 tysięcy, skoczyła. Byliśmy u władz spółdzielni w Broni Czerwonej, rozmawiając, aby część przejęła rady na siebie tych odciążeń finansowych. No nie było do tej pory tak wyszło, że wychodzi na to, że my finansujemy całą, ja nie wiem jak to się stało, ale ponad 700 tysięcy wychodzi, że finansujemy tą inwestycję. Spółdzielnia tej pory dała tam bodajże około 10-20 tysięcy na projekt. Byliśmy na takim spotkaniu, w którym wnioskowaliśmy do prezesa, aby te spółdzielnia jakieś środki przekazała na to. Pisma. My na razie podejmujemy to, tak powiem, tą uchwałę, aby zabezpieczyć, żeby to zadanie nie przepadło. A po sesji, czy w miesiącu lipcu, jawi się takie pisma do zarządu i do prezesa spółdzielni w celu, no, przeznaczenia jakichś środków finansowych spółdzielni na tą inwestycję. Mamy, no, jakieś światełko w tunelu. Prezes nam powiedział, że będą jakieś pieniądze, ale musi podjąć uchwałę Rada Nadzorcza i wtedy będziemy wiedzieć, w jakiej wysokości, jakie te środki. Po takiej uchwale, przekazaniu tych środków, my zrobimy, możemy zrobić korektę uchwały na rok 2014, zmniejszające środki z tego zadania na inne. Będziemy wtedy rozmawiać o innych zadaniach,
czy o zwiększeniu środków na obecne zadania. A co do rezerwy? Co do rezerwy, rezerwa no, jest 5 tysięcy, które powiedzmy, no nie wiem, z jednej strony jest to bardzo mała kwota, możemy je zostawić. Wiecie, taka sytuacja, jak radny Moskała składa poprawkę. Ja bym był akurat przeciwko, żeby przenosić te pieniądze na turniej. Jeżeli one są, przepraszam Aniu, chciałbym skończyć wyjaśnić Łukaszowi. Jeżeli stawiamy to 5 tysięcy i będzie taka sytuacja, że będzie organizowany jakiś turniej albo jakieś inne wydarzenie, jak najbardziej z tej rezerwy, jeżeli będzie środki inne zostaną rozdysponowane, jak najbardziej dołożymy pieniądze, bo to o to chodziło. Tylko chcemy zobaczyć, jakie będą potrzeby też. No nie jest... wiemy, że zawsze potrzeby są dużo wyższe niż mamy. I jednocześnie takie rzeczy pewnie jak trudniej, jak dla studentów są rzeczy planowane. To nie wypada nagle, tylko są zazwyczaj rzeczy planowane. Wiemy z góry, ponieważ szkoły nas rozwiązują w danym roku. Ja pani nie mam przyjrzenia z organizacją mało. Proszę bardzo pani. Ja właśnie chcę powiedzieć. Halo, kochani. Ja chciałabym właśnie tu poprzeć kolegę Moskałę z tego względu, że akurat miałam przyjemność uczestniczyć w szkołach, w tych turniejach szkolnych i proszę mi wierzyć radość dzieciaków, które uczestniczą w tych zajęciach sportowych i jest naprawdę bardzo duża. I myślę, że ze względu chociażby na to, że większość dzieci w tej chwili bardzo mało uprawia sport, uciekają do komputerów i organizacja takich właśnie rozgrywek sportowych jest naprawdę z korzyścią dla dzieci i powinniśmy to naprawdę uwzględnić i jeżeli jakiekolwiek pieniądze spadną, powinny być przeznaczone właśnie na takie rozgrywek sportowe. Znaczy, jest przewodniczący Komisji Sportu w wcześniejszych kadencjach Paweł Wójcik, jest obecny przewodniczący Komisji Sportu. Wiemy o tym, że ja też byłem członkiem tej pory Komisji Sportu i też zawsze tu współpracuję z tą komisją. Wiem, że są potrzeby. Przekazywaliśmy środki jak w największej ilości na tego rodzaju turnieje, czy na dofinansowanie sportu w szkołach, czy sprzętu. Ale no, jest 18 tysięcy, proszę Państwa, może zobaczcie sobie, przepraszam, ale proszę zobaczyć, Pani Przewodnicząca, proszę zobaczyć, jeżeli, aby Pani sięgnie do pamięci, jeżeli w roku 2013 na godzinę były na policję dwa razy większe, a teraz powiedzmy jest 9 tysięcy, to ciężko teraz, jeżeli budżet na Komisji Sportu był 20 tysięcy, a teraz jest 18, no to zmniejszamy tylko o 2000, więc tutaj właśnie na to widzimy te potrzeby. Panie Przewodniczący, chodziło nam tylko o zasygnalizowanie tego po prostu. Przyjmujemy to wyjaśnienie. Proszę bardzo, Pani. Nie wiem, czy była Karolina. Przepraszam, muszę prowadzić. Nie, to dziękuję. Proszę bardzo, Pani Karolina. I Dominik. Uwaga, że funkcje 3A4, żeby doprecyzować tutaj też, centra Downiczo-Kaśniczu. Tak, to autopoprawka. Dziękujemy Pani Karolina. Proszę bardzo. Dominik. To po raz pierwszy mamy rezerwę chyba 7 lat wskazaną na kontrolę i tej pory sobie dawaliśmy radę. Bez rezerwy nie można to rezerwę przenieść, tak uważam. Na te zadania, organizacja imprezy. Już ja nigdy nie byłem przeznaczania dużych pieniędzy na organizację imprez sportowych i kulturalne, które jest taka poradna. Myślę, że to dobre rozwiązanie. Natomiast co do poprawki pierwszej, to wskazam się stanowiskiem. Manikowskiej, że ten podział, który jest zaproponowany, jest odpowiedzialny. Jeszcze jakieś głosy dyskusji? Tak, w zeszłym roku mieliśmy 28 tysięcy złotych na bilety. I z tego, co Mateusz mówił, tam jakiś był dosyć, ta cena znacznie spadła. Mógłbyś powiedzieć, jaka to była mniej więcej kwota z tego przetargu za ten rok? Pamiętasz może? Tak, pamiętam. To było 28 tysięcy i podobno, nie wiem czy jest to prawda, to rozumiem, wszystkie firmy, które mogły zamówić się na kawałek, powiedziały jasno, że cena, która w tym roku jest pani, to była cena w razie dumpingowa. Gdyby przetarg brał udział także w firmy krakowskie, to prawdopodobnie musieliby dołożyć do tego.
jaka kwota 28 tysięcy była w przetargu? Bo tam zostało nam chyba 6 tysięcy. Zostało 6 tysięcy. Zostało 6 tysięcy. Czyli było takie walide, 22 tysiące złotych, tak? To ja natomiast, nie, ja nie chcę tego zmniejszać. No nie, czy można to może się okazać, że będziemy musieli z czegoś dołożyć. Teraz bym powiedział, żebyśmy raczej Dziękuję bardzo. Prowadzę też samych jakichś głosów dyskusji. Znaczy, tak, ja bym przed tym, jak zaczniemy procedować te poprawki zgłoszone przez radę, zarząd tutaj powinien być w dyskusji. Proszę? No tak, tak. I o tym zresztą to za poprawka. Chcielibyśmy tą rezerwę, którą mamy w wysokości 5000 zł, autopoprawką dołożymy do punktu 4 Państwowa Straż Pożarna z 5 na 7 zwiększamy kwotę. Żeby zamknąć i w punkcie 11 organizacja imprez kulturalnych i sportowych na terenie trzeciej kwota z 18 wzrasta do 21. Okay. To jest autopoprawka zarządu. Dobrze. Czy pan Fiodmowska wycofuje swoją poprawkę? Panie Rafale, dostaje, tak? Dobrze. Czy przystąpmy teraz do głosowania? Najpierw wcześniej była zgłoszona poprawka. Jedna poprawka do poprawce pana radnego Misia. Kwota wskazana na zmianę również dotyczy rezerwy, tak? Zarząd czy nie rezerwy? Nie. Też dotyczy środków rezerwy. W związku z tym, że zarząd przyjął autopoprawkę likwidującą rezerwę, poprawka pana radnego Misia jest, ma wadę formalną. No tak, ja mam poprawkę w takim razie, tak? No tak, właśnie powinniśmy głosować, ale to nie mogą zrobić autopoprawki, bo wtedy ta poprawka... Tak, no nie ma. Nie może być autoprawka, ale musi być głosowana poprawka Rafała, a nie zadecyduje, że zrobić autopoprawkę. Kto jest za poparciem takiego wniosku, proszę o podniesienie ręki. Kolega liczy. Czyli jeszcze raz, kto jest za? Ja nie jestem przeciw. Jest jeden, ja nie wiem, czy kolega był za, czy był tak. Ja jestem przeciw, że co pan powiedział. Dobrze, kto jest przeciw? Mieszka, umie się do ręki. Proszę policzyć. Liczę. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki. Nie. Poprawka została odrzucona. Przechodzimy teraz do druku 450 do procedowania wraz z autopoprawką zarządu. Kto jest za poparciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Halo, to Łukasz, bo tak na koniec jeszcze podnosi. Przepraszam. Proszę jeszcze raz w takim razie. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Kto jest przeciw? Nie widzę. 19. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. 410 uchwała.